Witam serdecznie, Diodek z tej strony. Marka Monty z podosłami dwa uchwyty do przetestowania. Jeden i drugi uchwyt zrobił ze mną ponad 1000 km. Dostałem mi w sierpniu, byłem z nimi nad morzem, pojeździłem trochę z nimi, tak więc mogę Wam powiedzieć, jak się spisują. Jeżeli chodzi o filmy, podzielę je na dwa niezależne w zasadzie filmy. Pierwszy będzie poświęcony uchwytowi MT-133, który będę omawiał, a w następnym przedstawię Wam taki uchwyt dwa w jednym, mocowany albo do deski rozdzielczej, albo do kratki nawiewu. Tak więc lecimy z tematem. Pierwszy z uchwytów MT133 jest zbudowany z materiałów ABS i silikon, jest do tego też magnes. Magnes służy do przymocowania telefonu. Jeżeli chodzi o całokształt i organoleptyczną ocenę tego uchwytu, nie mogę złego słowa powiedzieć. Naprawdę bardzo dobre wykonanie. Tworzywo sztuczne, z którego jest wykonane, jest zrobione naprawdę fantastycznie. Nie jest to jakieś takie, widać oszczędności, nie wiem, taki tani plastik, że gdzie no, są produkty, które weźmiecie do ręki i można tak brzydko mówić, Czuć, że to jest byle co. Nie, tutaj tego nie ma, naprawdę solidne spasowanie, wszystko się elegancko trzyma, złego słowa nie powiem. I to nie jest to, że to jest reklama, naprawdę bardzo fajne spasowanie. Tutaj ogromny plus dla producenta, że to nie jest takie oszczędzanie na materiałach. Jeżeli chodzi o sam produkt, podzielimy go, powiedzmy, na takie trzy części. Pierwsza część, przysawka, mocowanie. Przysawka jest ok, tutaj nie jest sama przysawka, dodatkowo na górze jest dźwignia, która pomaga zablokować to wszystko. W moim przypadku na 1000 km nie miałem przypadku, aby to się wszystko odczepiło. Przysawka zdała egzamin. Oczywiście, żeby nie było, ja tutaj deskę rozdzielczą przed montażem tego wszystkiego wyczyściłem. W moim przypadku przetarłem sobie lekko rozcięcioną ipą, i tutaj nie było żadnego problemu. Uchwyt cały czas się trzymał, nie, nie było odczepienia się. Czy tam nie daj Boże, nie spadł z telefonem. Druga sprawa. Ramię. To ramię jest regulowane. Generalnie samo ramię ma regulację pod kątem 90 stopni. Dodatkowo to ramię możemy też jeszcze podzielić na takie powiedzmy dwie części, pierwsza część na samym dole. Jest to część taka nieco elastyczna, możemy bardziej dostosować sobie pozycję telefonu do naszych potrzeb, a druga część na górze jest dodatkowo wysuwana, tak więc jeżeli komuś tam braknie nieco odległości, może sobie wysunąć. Ta wysuwana część ma blokadę w postaci takich ząbków, tam nie ma żadnej blokady jako takiej powiedzmy na sztywną na śrubę. To wszystko jest regulowane jakimś, jakąś blokadą ząbkową. No ja nie rozbierałem tego urządzenia, niemniej jednak zdaję egzamin tak jak jest. Ostatnia część główka obrotowa. Na główce zamontowany jest magnes. Aby przyczepić telefon do tego magnesu, musicie użyć blaszek dołączonych do zestawu. Jedna okrągła, druga prostokątna. Ja użyłem to na dwóch telefonach. I tutaj ten duet, powiem wam, ta blaszka plus ten magnes. To jak się dorwie jedno do drugiego, to trzyma jak reksioszynkę. Nie ma bata, żeby to puściło. Tutaj. I to jest wada i zaleta moim zdaniem, ponieważ jeżeli używacie uchwytu i ta druga część uchwytu nie jest w jakiś sposób wyciągnięta, to niejednokrotnie bywa tak, że po prostu ten telefon tak mocno się trzyma tego magnesu, że też ten wysięgnik, że tak powiem, idzie w górę. No, czy wada, czy zaleta, no tutaj ciężko stwierdzić. No niemniej jednak lepiej, żeby chyba trzymał mocniej ten uchwyt, aniżeli ma być za słabo. Co do samej obrotowej główki, powiem Wam tak. Patent świetny, jednak w moim przypadku nie zawsze on zdawał egzamin. Jeżeli traficie na jakieś większe wertepy, no to bardzo duża szansa, że niestety, ale to się tak gdzieś tam przesunie, obsunie i tak dalej. Ten telefon Wam zmieni nieco pozycję. W moim przypadku, aby ta główka, powiedzmy, najlepiej służyła, tak się wyrażę. Uchwyt musi być obrócony o 90 stopni. W moim przypadku to najlepiej zdało egzamin, nie wiem, czy to przy moja sztuka, czy nie. No niestety, jeżeli chodzi o tą obrotową główkę, fajnie, bo jest obrotowa, ale nie ma opcji blokady. Powiem szczerze, dla mnie ta opcja blokady była o wiele lepszym rozwiązaniem aniżeli taka uniwersalność. Niemniej jednak ten produkt został tak stworzony, widocznie tak ma być, ale. Dla mnie to jest niestety minus. Brak blokady przy telefonach, jeżeli jeździcie jeszcze tam po jakichś tam wertepach, to niestety tutaj ten magnes myślę, że nie zda do końca egzaminu. Reasumując, wykonanie bardzo dobre. przysawka zdaje egzamin. Magnes i przyczepianie się do telefonu super sprawa. Niestety przy większych i cięższych telefonach myślę, że będzie problem. O ile przylepienie telefonu, przyczepienie na magnes i w zasadzie takie tylko i wyłącznie przyczepienie, nie korzystanie z telefonu jako nawigacji, bo po prostu gdzieś tam ma sobie być. Myślę, że zda egzamin. No, chyba że macie to ten uchwyt w zasadzie ułożony jakoś tak pod kierownicą, gdzieś tam na licznikach, tak jak nieraz to widać na reklamie grafice producenta, no to w tym momencie też nie powinno być żadnego problemu. Ale jeżeli będziecie mieli tak, jak ja na filmie gdzieś tam nad nawiewem, no to w tym momencie może być tutaj różnie. Tyle z mojej strony, dzięki wszystkim za uwagę i do następnego, trzymajcie się, cześć!